Została nam kultura fizyczna, a w niej zmiany dotyczące drobnych tylko widocznych przesunięć między paragrafami i wprowadziliśmy nową inwestycję w rozpowszechnianie usług ośrodka i rekreacji obywatelom gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nie wiem, to jest podobno zawieszone w próżni, tak? Ale póki co jest wprowadzone w dwóch paragrafach. I na samym dole tego działu jest rozliczenia z tytułu FOSY w paragrafach 657, 59, 6067 i 69. Po przetargu mniej nieco od pana marszałka minus 14 376,04 zł. A zwiększenie z naszego budżetu o 41 805,12 zł w wydatkach inwestycyjnych i w zakupach inwestycyjnych 22 973 zł z racji już sprecyzowanego kształtu wydatków w tej FOSie. I tutaj chodziło też o to, że też właśnie dokumentacja. Dokumentacja. W dochodach jest mało takich ważnych rzeczy. Oprócz właśnie tego, co mówiliśmy o OSIR-ze, tak? OSIR będzie miał to po stronie dochodów, to w czym obciąża szkoły z tytułu usług na rzecz WF-u. Wszystkie te dane zamieszczone w tym arkuszu pomocniczym są teraz ujęte w załączniku numer 1 i 2. W szczególnych klasyfikacjach, tak jak przedstawiliśmy w tym pomocniczym załączniku, tylko zbite w postaci syntetycznej. I w wyniku tych zmian otwieramy piątkę, bardzo proszę, załącznik numer 5. Planowane dochody budżetu 29 749 296,01 groszy. Wydatki 29 036 028 zł i 01 groszy. Jest to nadwyżka 713 262,60 zł. Budżet majątkowy w górze pisałam, tak? Wyniki budżetu bieżącego w całości. Prawie cała ta kwota 713 nad więcej o 10 tysięcy to jest wynik dodatni budżetu bieżącego, ale tak jak mówię, ja znając nasze realia, wiem, że to jest kwota niezbyt wysoka przy takich dużych ruchach bieżących wydatków. One są systematycznie stałe, codzienne, a zwłaszcza tak nasilone w okresie od 25 do 5 następnego miesiąca, to są te stałe porcje, wydatki związane z płacami dla wszystkich jednostek, wydatki pochodne i oprócz tego jeszcze spłaty kredytów, ale one się nie liczą akurat do tej części budżetu, tak, do dochodów i wydatków. Przychody ogółem, żeby zabezpieczyć spłaty rozchodów na 4 013 833,27 z porcją spłat unijnych, tym zawartą przychody ogółem trzeba zaplanować na 3 300 570,67 groszy. Mamy bardzo poważną
bardzo poważne, duże środki, wolnych środków z tamtego roku, w związku z tym, że mieliśmy ten zapas tak niewykorzystany, czyli wyższe saldo zaciągniętych kredytów i pożyczek, niż wydaliśmy, niż... Dobrze, ale to jest papierowe. To jest owszem potrzebne do tego, tak w tym momencie jest bardzo przydatne do rozliczeń. Natomiast te środki, które wpłynęły już w pierwszym kwartale z tytułu kanalizacji Radostowa i Studzianki, już wpłynęły, proszę Państwa, i są na cały rok już wpłynęły, tak? Rozliczone, wpłynęły. Bardzo było dobrze je mieć, ale teraz w drugim półroczu takiego nie będzie wpływu. VAT też nie będzie. Proszę? VAT jest tylko wtedy, kiedy można go odliczyć, a VAT się odlicza w naszym przypadku wtedy, gdy mamy dzierżawę ze spółką na zadania kanalizacji i wyciągowania. Nie robimy takich zadań w tym roku. Nie robimy. Jedynie Parchimowicza tu wprowadzone 10 tysięcy, no to proszę, jedna, tak? Jedna czwarta część. Stąd ja jeszcze będę myślała tak nad tym, że co jeszcze tu zmienić, żeby się czuć pewniej na trzeci i czwarty kwartał. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. No i teraz ta uchwała. A i WPR. WPR zawiera te dane, które tutaj wymieniliśmy. Wymaga gruntownego sprawdzenia, czy wszystkie kolumny są wprowadzone, czy to się wszystko poprawia. Wydaje się, że tak powinno być, ale gdyby się teraz zmieniło coś w tym załączniku, w tej uchwale, tak zmieniającej budżet, to natychmiast trzeba i tu zrobić poprawki. No i widzę, że w WBF-ie właśnie mam taką sprawę do wyjaśnienia i muszę to do sesji sobie koniecznie wyjaśnić, tak? Duże są dochody, duże są wydatki w tym roku, bo mamy znowu poważne zadania. I oczywiście w sprawie FOS-y strona dochodów jest też przyjęta. Wartość jakby była nasza, a trzeba to, później na pewno będziemy wiedzieli, czy na koniec grudnia tak się stanie, czy nie. Prawdopodobnie będzie ciężko zdobyć pieniądze w tym samym roku. Powinno zakończyć inwestycje. Dziękuję bardzo. Przedsięwzięcia, które wprowadzone są, to są te wszystkie zadania nowe, które tutaj też były. No cóż, to już tak? Tak, to dziękujemy serdecznie.